Zespół Ludowy Dobrowianki w tym roku obchodzi 50-lecie funkcjonowania. Z tej okazji w świetlicy wiejskiej w Dobrowie odbyły się obchody, w trakcie których mogliśmy podziwiać występy jubilatów. Zaproszonych gości Dobrowianki powitały śpiewem. W trakcie medialnej prezentacji zebrani mogli zapoznać się z historią i imponującym dorobkiem zespołu. Zespół nigdy nie miał instruktora muzycznego i nie należał do żadnego domu kultury. Można powiedzieć, że jesteśmy samoukami. W ostatnich latach w doborze repertuaru na konkursy piosenek ludowych pomaga nam etnograf, muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, pani doktor Arleta Nawrocka-Wysocka, która stoi za naszymi największymi sukcesami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również panu Krystianowi Weberowi, który zawsze służy nam swoją pomocą. Od 2015 roku kierownikiem zespołu jest pani Grażyna Krupińska, która przyjęła opiekę nad zespołem po swojej mamie Marii Krupińskiej. Dobrowianki podziękowały wszystkim, którzy mieli wpływ na rozwój zespołu i przyczynili się do osiągnięcia wielu sukcesów. Wśród wyróżnionych była pierwsza kierownik zespołu, pani Marianna Łapińska. Po prawej. Słowa uznania i gratulacje dla zespołu złożył wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski. Szanowni Państwo, gratulacje olbrzymie. Cieszę się niezmiernie, że tutaj wśród nas są też te panie, które uczestniczyły na samym początku, od samego początku w tym zespole. Pani Maria, która tworzyła tak podwaliny tego zespołu razem z pozostałymi paniami tutaj, które są. I wspaniale, że akurat je tutaj w sposób szczególny wyróżniłyście zawsze na spotkaniach. Przecież miałem okazję z nimi rozmawiać. One mają naprawdę coś wyjątkowego, tak jak wy, tak i one, coś takiego wyjątkowego, że przyciągają tak do siebie, w sensie takim, że bardzo fajnie się z nimi rozmawia, bardzo fajnie przebywa. I szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Życzę Wam dużo zdrowia, pomyślności, wszelkiej pomyślności. No i przede wszystkim wytrwałości. Abyście z miłą chęcią spotykały się, bo tak jak tutaj w tym filmie powiedziałyście, to jest, pokazałyście, to jest naprawdę ogrom pracy, gdzie trzeba poświęcić swój czas, przyjść. Ja wiem, że to lubicie, tak, ale no niestety nieraz są takie wyjazdy, spotkania, że to staje się też troszeczkę męczące, ale satysfakcji Wam życzę. Wiem, że macie ją jak najbardziej i powiem, że wszyscy na Was po prostu tutaj liczymy. Cieszymy się, że jesteście, cieszymy się, że śpiewacie i następne 50 lat życzę. Oczywiście, no wiadomo, że pewnie mnie nie będzie, ale żeby ten zespół przetrwał, żebyście miały też następców i żebyście doczekały takiego wspaniałego jubileuszu, jak dzisiaj pani Maria razem z pozostałymi tutaj członkami tego zespołu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Nie mogło zabraknąć występu jubilatek. Dobrów się zwie, jest w naszej gminie nieduża wioska, ta
Dobrowianki odebrały moc życzeń i gratulacji od przybyłych gości. Zespołowi gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów w działalności artystycznej. Doboru na trowę, ani na wyrymby. Doboru na trowę, ani na wyrymby. Bo tam jest leśniczy, woło na mnie gęby. Bo tam jest leśniczy, woło na mnie gęby.